Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. A przy naszym telefonie jest pan Wito Nadaszkiewicz, prawnik, publicysta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Czy mógłby pan nam coś powiedzieć o więcej, bo pan jest we Lwowie, ale czy mógłby pan nam trochę więcej powiedzieć o Boryspolu? Co to jest za miejsce, co to jest za miasto? Boryspol to jest miasto, które jest z jednej strony miastem satelitą Kijowa, dlatego że dużo ludzi, którzy tam mieszkają, codziennie wyjeżdżali do pracy do samej ukraińskiej stolicy. Mają dobre połączenie i kolejowe, i też samochodowe. Jest autostrada, także tam jedzie się do Kijowa, nie wiem, może tam pół godziny, nie więcej. I oprócz tego to jest oczywiście miasto, które obsługuje lotnisko Boryspol, ta, które przez długi czas było główną bramą Ukrainy na cały świat, dlatego że nawet ze Lwowa często, jak leciało się gdzieś za granicę, szczególnie za ocean, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, to trzeba najpierw było dolecieć do Kijowa i tam po przesiadce już podróżować dalej. I oczywiście, tak jak rozumiem, że dla wojsk rosyjskich lotnisko Boryspolu to jest cel strategiczny, by uniemożliwić właśnie dostawę z Europy. Tak, tak na pewno jest. Właśnie mówiłam o tym apelu mera Boryspola. Pan słyszał o tym apelu? Tak, słyszałem oczywiście. I to jest, tak jak pan mówi, strategiczne miejsce, lotnisko międzynarodowe. No zobaczymy, jak ewakuacja z Boryspola będzie wyglądać. Pan był kiedykolwiek w Boryspolu? Tak, na lotnisku dość często. I oprócz tego mój znajomy mieszka w wiosce pod Boryspolem. To właśnie wczoraj rozmawialiśmy z nim, że u nich była ogłoszona ewakuacja, ale na razie tylko dzieci. I wczoraj właśnie wywozili dzieci z tej wioski położonej pod Boryspolem. A pana kolega co mówił o tej całej sytuacji? Co mówił o ewakuacji? No, że na razie jest po prostu nerwowo. Z tego co zrozumiałem, to u nich wiosce nie ma zniszczeń, ale do jakiejś innej wioski, która jest tam odnośnie niedaleko, to powiedział, że Ruscy strzelali z gradów i zniszczyli dużo zwykłych domów. Tak, niestety jest. Takie działania wykonywane są podczas wojny. A proszę powiedzieć, czyli tam w Boryspolu pod Kijowem niespokojnie, w Wasilkowie też niespokojnie. Jakie właśnie informacje, jakie rozmowy pan prowadził, jeżeli chodzi o przyjaciół, znajomych? Jak sytuacja wygląda w poszczególnych miejscach? No na ogół wszędzie jest niebezpiecznie. Mój kolega z pracy, to on już 8 raz wczoraj wyruszył na Kijów, żeby dostarczyć pomoc dla zwykłych ludzi, mieszkańców Kijowa, też dla obrony terytorialnej. W tej razie to była pomoc też od miasta Lublina i od strażaków z Pomorza Zachodniego. Też wiem, że polscy dziennikarze wczoraj pojechali do Kijowa i wysyłali mnie filmiki, nagrania, jak wygląda życie na Podolu, a między innymi wczoraj właśnie z tego, co pamiętam, rakiety rosyjskie spadły na tą dzielnicę. Też chodzili Krysztatykiem, Majdanem Niepodległości, czyli w samym centrum Kijowa. No i chyba podejrzewam, że też później opowiedzą, tak? O tym, co zobaczyli, ale tak jak właśnie mój kolega powiedział, że Kijów w te dni to jest miasto wojskowych, a też dziennikarzy. Także na Chrześciatyku to przecież zawsze była taka główna arteria, gdzie był tłum ludzi. Teraz można zobaczyć tylko wojskowych i właśnie dziennikarzy z różnych krajów, którzy przyjechali, żeby na własne oczy zobaczyć, jak to wygląda. No i moim zdaniem jednak to dla Ukrainy jest dobrze, tak? Że dzięki tym dziennikarzom świat może dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się w Kijowie i na Ukrainie, by nie słuchać rosyjskiej propagandy, która opowiada
niestety kompletne bajki. A kompletne bajki to co ma pan dokładnie w głowie? Co jest tym największym przekłamaniem według państwa? Rosyjska propaganda tłumaczy, że nie ma żadnej wojny na Ukrainie, że to jest operacja sił specjalnych i walczą z jakimiś oddziałami nacjonalistów. Nawet nie akcentują na to, że po innej stronie są siły zbrojne Ukrainy, a tylko, że to jest walka z jakimiś ekstremistami i oczywiście, że nie atakuje się żadnych obiektów cywilnych, tak, tylko wyłącznie jakieś bazy tych nacjonalistów, a też oprócz tego często gadają o laboratoriach broni chemicznej, broni biologicznej, które opracowywali broń przeciwko właśnie Rosji, broń, by organizować terakty. I też już słyszałem, że nawet powiedzieli, że właśnie COVID, koronawirus powstał w tych ukraińskich laboratoriach. No, ciekawe, co wymyślą dalej. To są informacje, które można właśnie przeczytać w rosyjskojęzycznych mediach i nie tylko, one się również pojawiają w ogóle w przestrzeni publicznej. To jest taki krótki zarys tego, co dzieje się na Ukrainie, a proszę powiedzieć, co dzieje się w samym Lwowie, jak minęła ta noc, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to mówił pan, że troszeczkę jest spokojnie i że jeżeli chodzi o wyjazdy ludności ukraińskiej, też się ta fala uspokoiła. Tak, w Lwowie ciągle jest poróżny moment, tak powiem, że żaden inny dzień nie jest podobny na poprzedni. Tak samo chciałem powiedzieć, że dzisiejsza noc minęła spokojnie i właśnie jakaś minuta przed naszym eterem usłyszałem alarm. No i na razie nie jest odwołany. Chociaż ludzie już są przyzwyczajeni tak naprawdę do tych alarmów, bo słyszymy te alarmy 3-4 razy dziennie. Z innej strony na przykład w ten weekend w Lwowie odbyły się pierwsze wycieczki, czyli miejscowi przewodnicy zaproponowali swoje usługi, bardzo często też darmowe, dla uchodźców, którzy teraz zamieszkali w Lwowie. No i widziałem w Lwowie dużo właśnie ludzi, którzy skorzystali z tej propozycji, z tej oferty. Niektórzy przewodnicy nazbierali nawet grupy po 30-40 parę osób. No i tak naprawdę jak chodziliśmy w niedzielę do kościoła, to życie w Lwowie wyglądało jak ze starych, dobrych czasów. Ale ciągle to zmienia. Na przykład jeszcze niedawno na dworcu kolejowym były olbrzymie kolejki na wyjazd do Polski. Przedwczoraj też z wolontariuszami z Lublina pojechaliśmy na dworzec, żeby zebrać jakąś mniejszą grupkę do busa i zawieźć uchodźców do Lublina. Okazało się, że nie ma chętnych, że już bardzo dużo właśnie przyjeżdża wolontariuszy z całej Europy. Nawet widziałem autokar, który zapraszał dostarczyć uchodźców prosto do Oslo, do Norwegii. Też były autobusy z innych miast. I już okazuje się, że uchodźcy oczywiście są, ale zostają teraz, z tego co widzę, uchodźcy, którzy nie chcą wyjeżdżać z Ukrainy, nie chcą albo nie mogą, tak? Dlatego, że Ukraina teraz nie wypuszcza mężczyzn z zagranicy, tak? Dlatego, że mają obowiązek wojskowy. Też niestety wszystko drożeje w Lwowie i no, takich cen jak teraz to nie pamiętam. Też jest czasem problem z dostępnością. Szczególnie dostępność z wyżywieniem jeszcze jest w miarę dobrze, ale leków często brakuje w aptekach, szczególnie takich specyficznych leków, od których niektórzy są uzależnieni, jak na przykład leki na tarczycę, leki na padaczkę, cukrzycę i tak dalej. I już nie jeden raz prosili, dzwonili do mnie, żeby pomógł w jakiś sposób dostarczyć te leki na przykład z Polski.
No i ta pomoc jest, tak, ta pomoc jest potrzebna. W naszej redakcji też tych rzeczy jest sporo i cały czas czekają na to, żeby wyjechać właśnie do Kijowa i to już niedługo się stanie. Więc ta pomoc cały czas jest organizowana i tak jak słyszymy, leki, żywność jest bardzo, bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję za Vito. Pomoc. Ta jest naprawdę ważna. Bardzo, bardzo prosimy. Pan Vito Nadaszkiewicz, prawnik, publicysta z Lwowa, opowiedział nam o tym, co się dzieje w Boryspolu pod Kijowem i właśnie we Lwowie. Dziękuję bardzo i na pewno do usłyszenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.